Centrum Skłusza Redeko. www.redeko.pl. Rywalizacja na 6 matach rozłożonych w orbicie przebiegła w 4 formułach. Pierwsza z nich to newaza, czyli walka między zawodnikami, którzy mogą korzystać wyłącznie z chwytów duszenia, zakładać dźwignię i stosować poddania. Kolejna formuła fighting zakłada dodatkową możliwość wyprowadzenia uderzeń i kopnięć. Jeszcze inną formą zawodów jest tak zwane duo, czyli prezentacja 12 technik obronnych, także z wykorzystaniem broni, kijów i noży. Najmniej inwazyjną pozostaje konkurencja show, w której zawodnicy prezentują układy pokazowe. Mnogość konkurencji sprawiała, że każdy z kibiców mógł poznać tę dyscyplinę sportu z każdej strony. Sportowo Polacy mieli do pobicia wynik z zeszłorocznego czempionatu, na którym zdobyli w Bangkoku 15 medali, z czego 5 złotych i 10 brązowych. Taki dorobek dał im także zwycięstwo w klasyfikacji drużynowej. Blisko 50% celu udało się zrealizować już pierwszego dnia mistrzostw. Polacy aż 6-krotnie stawali na podium. Po medal z najcenniejszego kruszcu sięgnęła Aneta Augustyn w kategorii newaza 49 kg. Brąz zdobyła natomiast nasza Emilia Maćkowiak, która mogła liczyć na szczególny doping. Maćkowiak jako członek klubu AZS-u Wrocław walczyła u siebie, stąd cała orbita trzymała za nią mocno kciuki. Historyczny wynik został osiągnięty natomiast już w sobotę. To właśnie w tym dniu Polacy zdobyli aż 13 medali, 4 złote, 3 srebrne i 6 brązowych. Dodając do tego wynik osiągnięcia z piątku, na koncie biało-czerwonych po 2 dniach znalazło się 19 krążków. Ten rezultat cały czas mógł ulec poprawie, bowiem w niedzielę zawodnicy rywalizowali jeszcze w formułach mieszanych i tak się stało. Po niedzielnych konkurencjach nasi reprezentanci mogli się pochwalić łącznie 23 medalami. To był bardzo udany turniej i dla kadry, i dla organizatorów. Czekamy teraz na World Games 2017. Nowe Centrum Skłusza Redeko. www.redeko.pl